Z łaski Chrystusowej, bracia, przeczytamy. Druga Księga Mojżeszowa, 11 rozdział. Druga Księga Mojżeszowa, 11 rozdział. Od 3 wersetu. 11 rozdział od 3 wersetu. A Pan usposobił Egipcjan życzliwie do ludu, także ów mąż Mojżesz był bardzo poważny w ziemi egipskiej, zarówno u dworza Faraona, jak i u ludu. I rzekł Mojżesz, tak mówi Pan, o północy przejdę przez Egipt i pomrą wszyscy pierworodni w ziemi egipskiej od pierworodnego syna Faraona, który miał zasiąść na jego tronie, aż do pierworodnego syna niewolnicy, która jest przy żarnach i wszelkie pierworodne bydła. I powstanie wielki krzyk w całej ziemi egipskiej, jakiego przedtem nie było i potem nie będzie. Lecz na nikogo z Izraelitów nawet pies nie warchnie, ani na ludzi, ani na bydło, abyście poznali, że Pan robi różnicę między Egipcjanami, a Izraelitami. I przyjdą wszyscy ci słudzy Twoi do mnie i złożą mi pokłon, mówiąc, wyjdź Ty i cały lud, który idzie za Tobą. Potem wyruszę i wyszedł od Faraona w srogim gniewie. Ale Pan rzekł do Mojżesza, Faraon Was nie usłucha, aby cudów moich było jeszcze więcej w ziemi egipskiej. A Mojżesz i Aaron dokonali wszystkich tych cudów przed Faraonem, lecz Pan przywiódł do zatwardziałości serce Faraona, tak iż nie wypuścił synów izraelskich ze swego kraju. I rzekł Pan do Mojżesza i do Aarona w ziemi egipskiej, mówiąc, ten miesiąc będzie wam początkiem miesięcy, będzie wam pierwszym miesiącem roku. Powiedzcie całemu zgromadzeniu Izraela, mówiąc, 10 dnia tego miesiąca weźmie sobie każdy baranka dla rodziny, baranka dla domu. Jeżeli zaś rodzina jest za mała, na jednego baranka niech dobierze sąsiada mieszkającego najbliżej jego domu, według liczby osób, według tego, ile każdy może zjeść, należy liczyć osoby na jednego baranka. Ma to być baranek bez skazy, samiec jednoroczny. Może to być baranek lub koziołek. Będziecie go przechowywać do 14 dnia tego miesiąca i zabije go całe zgromadzenie zboru izraelskiego o zmierzchu. I wezmą z jego krwi i pomożą oba odźwia i podproże w domach, gdzie go spożywają. Mięso jego upieczone na ogniu spożyją podczas tej nocy. Jeść je będą z prześnikami i gorzkimi ziołami. Nie jedzcie z niego nic surowego, ani ugotowanego w wodzie, lecz tylko upieczone na ogniu w całości. Głowa razem z odnóżami i częściami środkowymi. Nie pozostawiajcie z niego nic do rana, a jeżeli z niego zostanie coś do rana, spalcie to w ogniu. A w ten sposób spożywać go będziecie. Biodra wasze będą przepasane, sandały na waszych nogach i laska w ręku waszym. Zjecie go w pośpiechu. Jest to ofiara paschalna dla Pana. Tej nocy przejdę przez ziemię egipską i zabiję wszystko pierworodne w ziemi egipskiej. Od człowieka do bydła. I dokonam sądów nad wszystkimi bogami Egiptu, ja Pan. A krew ta będzie dla was znakiem na domach, gdzie będziecie. Gdy ujrzę krew, ominę was i nie dotknie was zgubna plaga, gdy uderzę ziemię egipską. Amen. Zaplanowane poprzez Boga wyjście ludu Izraela z Egiptu i prowadzenie ludu Izraela poprzez Boga do ziemi obiecanej rozwija się. Bóg wyznaczył okresy, znalazł najlepszy czas i okres
znalazł najlepsze, najodpowiedniejsze osoby, wyćwiczył ich, objawił się im, dał im moc, władzę i już pracuje Bóg między ludem izraelskim i w Egipcie z cudownymi rzeczami i wielkimi rzeczami. Wiele chciał uczynić Bóg, aby puścił Faraon i nie udało się jednak Faraonowi. Przez cały ten okres, gdzie Bóg działał cudownie za ludem izraelskim z plagami i sądem na Faraonie, lud izraelski przyglądywał się z rozczarowaniem i ten okres przyglądywania się był potrzebny dla wyćwiczenia ludu izraelskiego. 9 plag uczynił Bóg przeciwko Faraonowi. Diabeł starał się i wkładał wielki ciężar na lud izraelski, który do tego momentu tworzył cegły i jak przybliżył się Mojżesz do Faraona, wtedy Faraon zezłościł się i powiedział, że niech będą cięższa praca Izraelitów i od tego momentu Bóg wywyższył swoją rękę i zaczął plagi i przygotowanie wyjścia ludu izraelskiego. Po 3-4 plagach zaprosił Faraon Mojżesza i powiedział mu: dobrze, to co mi wzywacie, abyście szli na pustynię, wy i synowie wasi, córki wasze i żony wasze i zwierzęta wasze, abyście uwielbiali Boga, ja przyjmuję to, przyjmuję te uwielbienie, ale tutaj na tej ziemi, nie odejdźcie. I zaczyna się teraz urzeczywistnianie diabła z Mojżeszem, ale Mojżesz, chwała Bogu, trwa niewzruszalny, trwały w przykazaniu Bożym, w obietnicach Bożych, że Bóg wyciągnie ich całkowicie z ziemi egipskiej. Widząc trwałość Mojżesza, diabeł zaczyna mu mówić, że ofiarujcie swojemu Bogu na pustyni, ale nie idźcie daleko, tutaj obok idźcie. I znowuż zaprzeczył Mojżesz całkowicie. Trzecie przybliżenie się diabła jest idźcie, uwielbijcie, ale sami mężczyźni, bez dzieci i żon. I znowuż zaparł się i później powiedział: idźcie z dziećmi, ale zostawcie zwierzęta. I dotarliśmy do momentu, że nie mógł Faraon nic innego powiedzieć, aby zmienić plan Boży. I w tym okresie plag, ale i trwałego postanowienia Mojżesza, Bóg działał naprzód w sercach Egipcjan, przedstawiając Mojżesza, którego wywyższył i stał się wielki wobec Egiptu, ale najważniejsze było to, że wyćwiczał przez cały czas lud izraelski, aby byli gotowi w odpowiednim dniu wyjścia. I przyszedł ten właśnie dzień. Przyszła ostatnia plaga. Powiedział Mojżesz, że jeszcze jedną plagę ześlę na Faraona i na Egipt, i potem wypuści was stąd i pójdziecie na pustynię uwielbiać całkowicie według mojej woli, według przykazania swojego Boga, tak jak obiecałem. Teraz, kochani bracia i siostry, od tego momentu zaczyna się przekaz dzisiejszego dnia. Zmienia zachowanie Bóg, jak dotarł do ważnego momentu, zmienia zachowanie Bóg co do ludu izraelskiego. Do tego momentu
miał go, aby przyglądywał się. Do tego momentu miał go, aby przypatrywał się. Przypatrywał się oczywiście w woli Bożej, ale szczególnie w czynach Bożych, bo dawał władzę Mojżeszowi i Aaronowi. I bo Faraon był przykładem diabła, a Egipt przykładem świata. I teraz przychodzi kolej Boga, aby działał wobec ludu Izraela i aby dał przykazania, które powinien lud izraelski wysłuchać poprawnie i uważnie i powinien je wykonać, jakby chciał lud, cały lud izraelski, w dodatku każdy z osobna, jak chcą ominąć przeszkody, wszystkie, które się ukazują i ukażą się, jak chcą rozkoszować się w obietnicach Bożych. Na koniec zawsze Bóg, na koniec, na początku wszystkich nowych rzeczy, Bóg interesuje się swoim ludem, narodem świętym, tak jak to mówi samo Słowo Boże, narodem wybranym, dając szczegółowe, osobiste, dokładne przykazania, które są potrzebne, aby były wysłuchane z wielką uwagą poprzez lud Boży, poprzez ludzi Bożych, ale szczególnie, aby były wykonane jeszcze z większą uwagą. Jest potrzebne, jest potrzebne. Nie może człowiek działać dla wyjścia, aby zmienił, aby zamienił, aby uczynił nowe rzeczy, jak nie da naprzód szansę i zdolność dla ludu Bożego, aby zważał z wielką uwagą, aby słuchał Słowa Boże z namową i z większą uwagą, aby wykonał dokładnie przykazania Boże, bo wtedy i tylko wtedy będzie mógł Bóg zadziałać cudownie, z wynikiem, swój plan, swoje dzieło, które jest wyjście Izraelitów z Egiptu, nowy początek, zmiana, nowe rzeczy, które były od początku, ale i są przez cały czas w planie Bożym i w sercu Bożym. I w taki sposób, po raz pierwszy, Bóg tyczy się do Mojżesza, dając dokładne przykazania po kolei. Czytam od 12 rozdziału, 2 werset. Ten miesiąc będzie wam początkiem miesięcy. Będzie wam pierwszym miesiącem roku. Nowe rzeczy. Teraz zaczynamy nowe sytuacje. I Bóg chce i ma na celu dla swoich dzieci, ludziom, każdemu człowiekowi, który zaprasza imię Chrystusa, wzywa wolę Boga, boi się Boga, interesuje się, boi się z dobrym strachem, błogosławionym i świętym i interesuje się o działanie Boże w jego życiu, chce Bóg dać mu zdolność i moc i chce mu powiedzieć w sercu jego, co ma dokładnie uczynić. I w dodatku apostoł Paweł mówi, zważajcie więc, abyście czynili dokładnie, abyście szli i żyli dokładnie według woli Bożej, nie jako niemądrzy, bo może iść człowiek niemądrze, nie jako niemądry, ale jako mądrzy. Jak? Wykorzystując czas, czyli nie rozrzucajcie swój czas innymi rzeczami, ale idźcie dokładnie w woli Bożej, bo dni są złe i zmiana wielka jest u drzwi. Dokładnie jednak. I mówi w trzecim wersecie.
Powiedzcie, po pierwsze mu powiedzieć, całemu zgromadzeniu Izraela, mówiąc, 10 dnia tego miesiąca weźmie sobie każdy, zobaczcie, osobiste przykazanie, weźmie sobie każdy z osobna baranka dla rodziny, baranka dla domu. Każdy i każda rodzina niech weźmie jednego baranka. I jak rodzina jest za mała na jednego baranka, dokładne przykazania. Nie będę wam mówił, że jak jesteście tylko 5-6 osób, żebyście zjedli całego baranka, ale jak jest mała liczba, rodzina, wtedy niech dobierze sąsiada mieszkającego najbliżej jego w domu, aby każdy mógł zjeść, ile należy liczyć osoby na jednego baranka. Drugie, że ten baranek, którego wybierzecie, będzie bez skazy. Samiec jednoroczny. Może to być baranek lub koziołek. Nie weźmiecie, jakiego chcecie baranka, jednego małego, dużego, jednorocznego samca. Bez skazy. I tutaj, kochani bracia, nie zapominajmy, że pokazuje Słowo Boże, plan Boży o baranku Bożym, który był doskonały, bezgrzeszny i on jest Jezusem Chrystusem. Po trzecie, będziecie go przychowywać do 14 dnia tego miesiąca i za 5 dni zachowacie go. I wtedy w 14 dniu, dokładnie w 14 dniu, nie kiedy chcecie, całe zgromadzenie, wszyscy razem, każdy z osobna i wszyscy razem o zmierzchu. I zaczynała się ta godzina o 6 godzinie, 18 godzinie. Zabijecie wszyscy razem tego baranka i wezmiecie z tego, z jego krwi i pomarzą oba odrzwia i nadproże w domach, gdzie go spożywają. Zważcie, kochani bracia i siostry, szczegóły z chwili do chwili, w dniu, z dnia na dzień. 8 werset. Mięso jego upieczone na ogniu spożyją podczas tej nocy. Jeśli je będą z prześnikami i gorzkimi ziołami, nie będziecie go jedli tak jak wy chcecie, ale będziecie go jeść z prześnikami i gorzkimi ziołami. Uważajcie, nie jedzcie z niego nic surowego ani gotowanego w wodzie, lecz tylko upieczone w ogniu. Nie pozostawiajcie z niego nic do rana, a jeśli z niego coś zostanie do rana, spalcie to w ogniu. Ale zjedzcie wszystko razem, z głowa, z odnóżami i częściami środkowymi. Wszystko ma być zjedzone i w ten sposób spożywać go będziecie. Nie w piżamach, nie tak jak chcecie, ale biodra wasze będą przepasane, gotowi. Sandały na waszych nogach niech będą i laska w ręku waszym będziecie jedli i będziecie jeść to wszystko w pośpiechu, nie w spokoju, w pośpiechu będziecie jeść, bo to jest ofiara paschalna dla Pana. Jak wykonacie więc dokładnie ze wszystkimi tymi szczegółami to, co zapowiedział Bóg dla was, wtedy w tamtej nocy przejdę, Bóg przejdzie przez ziemię egipską i zabije według proroczego słowa 10 plagi, zabiję wszystko pierworodne w ziemi egipskiej od człowieka do bydła i dokonam sądów nad wszystkimi bogami Egiptu, a krew ta będzie, a krew, którą włożycie na drzwiach, będzie dla was znakiem na domach, gdzie będziecie. Gdy ujrzę krew, ominę was i nie dotknie was zgubna plaga, ale odwrotnie, wy będziecie najedzeni, błogosławieni, ubrani, gotowi, bo w tamtej chwili
przyjdzie Faraon i Egipcjanie i będą mówić, idźcie, odejdźcie daleko, nie będziecie, nie odejdziecie sami, wygonią was i wy według mojego przykazania i wezwiecie wszystko złoto i srebra i ludzie, którzy będą widzieć, że są zabijane wszystkie pierworodni, będą was prosili, abyście odeszli. I tak jak powiedział to Bóg, przygotowany lud izraelski w tym krótkim okresie plag, aby wysłuchiwał i aby był wyćwiczony, aby wykonał, wszyscy, bez żadnego wyjątku, nic nie pozostało z tyłu, wszyscy, bez żadnego wyjątku, dlatego, bo wysłuchali z uwagą Słowa Boża i byli posłuszni we wszystkim w Słowie Bożym, wyszli chwalebnie. Zabierając wszystkie złoto i srebro od Egipcjan. I plan Boży wypełnił się całkowicie, bez żadnych braków, bez żadnych zmian, bez żadnego dodania czegoś innego. I lud izraelski wyszedł chwalebnie, pomimo że byli niewolnikami i pomimo że, że było niemożliwe, aby wyszli, wyszedł chwalebnie z ziemi egipskiej. Jak teraz, kochani bracia i siostry, zwrócimy nasz wzrok przed zaproszeniem Mojżesza, zobaczymy jeden Egipt bardzo mocny, faraona twardego, ludzi, którzy męczyli lud izraelski. Lud izraelski wzdychał i nie mieli żadnej nadziei, lud izraelski, zbawienia, błogosławieństwa i szczęścia. I wszystko zaczęło się, jak wezwali Boga, mówiąc, Boże, Boże mój, zbaw nas. Nie możemy wytrzymać z tym złem. Nie możemy już. Co mógł zrobić Bóg? Co może zrobić Bóg? Bóg, kochani bracia i siostry, może zrobić wszystko. Może zmienić wszystko. Może największe przekleństwo, największy trud, największe nieszczęście może zmienić w całkowite błogosławieństwo, w całkowitą radość, w całkowitą chwałę. Kim był Mojżesz? Jednym pasterzem, który pasł owce swojego teścia, czyli nic nieznaczący, nieznany i zerowy. Lud izraelski kim był? Niczym nie był. Niczym nie był. Żadnej mocy nie miał. Jak jednak zadziałał Bóg tak jak działał, wszystkie te rzeczy zmieniły się bardzo szybko i ostatecznie. Na pewno, i tutaj jest, kochani bracia i siostry, co musimy zważać, nie jest to robione z jednej chwili na drugą. Jest to czynione dzień po dniu, godzina po godzinie, minuta po minucie. W jaki sposób? Jak? Mojżesz, który miał odpowiedzialność, tak jak jest ojciec, który ma odpowiedzialność za rodzinę, który ma starszy kościół, odpowiedzialność za kościół i który jest kościół, który ma odpowiedzialność za wszystko. Kościół jest tym, który utrzymuje ludzkość w sytuacji, w której się znajduje teraz ludzkość. Jak odejdzie Kościół, wtedy wszystkie rzeczy będą tragiczne. Wszyscy ludzie wpadną w ręce diabła i będą rządzeni przez Antychrystusa. Jak więc ojciec, który mu dał Bóg władzę dla rodziny, zawoła do Boga, jak Kościół wezwie Boga, jak starsi Kościoła wezwą Boga, jak Kościół wezwie Boga, jak człowiek wezwie Boga, wtedy Bóg, tak jak powiedział wtedy, że zwróci swój wzrok na lud,
zobaczył trud swojego ludu i wyciągnął swoją rękę, aby zmienił wszystko według chęci i opieki swojej dobrej i miłości Bożej, aby zmienił przekleństwo w błogosławieństwo, którą tylko On może to uczynić. I powtarzam, to nie jest zrobione tak o szybko, z jednej chwili na drugą chwilę, ale dzień po dniu, powoli, powoli, jak człowiek działa i jak człowiek uważa, wtedy więc czujność i modlitwa i uwaga człowieka współpracują dla chęci Boga i powoli, ale i szybko dotrze Bóg, aby przygotować wszystko, aby wszystko było całkowicie uporządkowane i gotowe, czyli co, aby serca ludzkie były otwarte, rozszerzone, aby przyjmowali i słuchali Słowo Boże. Przykazanie Boże dotrze do życia człowieka w szczegółach całkowicie, aby serce, które są otwarte, zrozumiały wolę Boga i jak zrozumieją, zaczną powoli i na koniec w ciągu jednej chwili będą posłuszni woli Bożej. I jak człowiek będzie całkowicie posłuszny woli Bożej, wtedy Bóg ma zdolność, aby wychwalić swoje imię w tym ludzie, w tej rodzinie, w tym kościele, temu człowiekowi, temu otoczeniu, aby wychwalił imię Boga i da ten wynik, czyli całkowita zmiana i całkowite błogosławieństwo. Rzecz, która jest poważna dla wszystkich. Naprzód dla Boga, a później dla nas. Ta sprawa jest i powinna być jedna. Całkowite błogosławieństwo w moim życiu, w mojej rodzinie, w moim otoczeniu i w kościele. Powtarzam. Całkowite i pełne błogosławieństwo. To jest poważna sprawa. Nie urzeczywistniamy błogosławieństwa Bożego. Nie idziemy do tyłu. Chcemy wejść do nieba i chcemy rozkoszować się w pełnej zapłacie. I wszystko, co Bóg wyznaczył błogosławione dla nas, my pragniemy tego w imieniu Jezusa Chrystusa pod jednym warunkiem. Jeden jest warunek. Zważajcie, abyście szli dokładnie woli Bożej, nie jako niemądrzy, ale jako mądrzy, wykorzystując czas. Nie rozrzucajcie czasu na inne rzeczy, ale wykorzystujcie swój czas, abyście żyli dokładnie, zgodnie z wolą Boga. I wtedy błogosławieństwo Boże będzie wyznaczona poprzez Boga dla każdego z nas osobna, pełna i całkowita. I jak mówię błogosławieństwo Boże, mówię o tym, co Bóg zaplanował dla każdego z nas osobna. Bo każdy z nas osobna człowiek ma różne działanie poprzez Boga i inaczej z Nim działa Bóg. Ale Bóg jest jeden, Bóg jest miłością, Bóg jest światłością, i działanie Boga dla człowieka jest jedno. Błogosławię, pobłogosławię Cię, rozmnożę Ciebie i Twoje pokolenia, tak jak gwiazdy na niebie i tak jak piasek nad brzegiem morskim. I w imieniu Jezusa Chrystusa pobłogosławione będą wszystkie narody. W imieniu Jezusa Chrystusa będziesz przyczyną, aby byli pobłogosławieni wszyscy ludzie w Twoim otoczeniu. Jest to chęć, jest to myśl, jest to obietnica i na koniec jest to wola Boża, dobra i doskonała. Kochani bracia i siostry, umiłowani, zacznijmy nową rzecz, nowe życie. Zacznijmy
z nowym duchem, z zamysłem Chrystusowym, zacznijmy nowe chodzenie. Otwórzmy, rozszerzmy nasze serca. Nie patrzmy się na prawo ani na lewo. Nasz wzrok, nasz słuch i nasza uwaga i nasza modlitwa niechaj będzie tylko w imieniu Jezusa Chrystusa, do oblicza Jezusa Chrystusa, do słów Jego, do przykazań Jego i do obietnic Jego. I zobaczymy w naszym życiu mocnego Chrystusa. Jak bardziej wierni, trwali, niewzruszeni w Słowie Bożym, w szczegółach Słowa Bożego stoimy, wtedy bardziej chwalebny będzie objawiany Chrystus w naszym osobistym życiu, w rodzinnym naszym życiu. Nie słuchajmy marności, nie słuchajmy słów obcych z Ewangelii. Tylko Ewangelię! Żaden człowiek nie ma zdolności, aby nas prowadził. Tylko Pocieszyciel, Duch Prawdy jest tym, który może nas prowadzić i może nas prowadzić i kierować i może i chce i pragnie tego. I żaden człowiek nie może nas nauczyć, jak tylko Jezus Chrystus, i żaden człowiek nie może stać się przewodnikiem naszym, jak tylko Jezus Chrystus, który chce i może i powinien nas nauczać i powinien rządzić naszym życiem. I my mamy jedną wielką szansę, abyśmy mówili zawsze w naszym życiu: niech się stanie Twoja wola, tak jak i w niebie, i na ziemi. Amen.